Gramy na maksa, czas na recenzję Ruinera, czyli polskiej gry prosto od Raycon Games. Wydawcą jest Devolver Digital. Gra pojawiła się zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Na rynku, w pudełkach, w sklepach pojawiła się 26 września bieżącego 2017 roku. Jest to gra dosyć specyficzna, który z gatunku takiego dosyć też niepopularnego obecnie na rynku gier, czyli cyberpunk, taktyczna strzelanina typu top-down. Cyberpunk to raczej na zasadzie takiej stylistycznej oczywiście. Tak jest. Tak. W Gramy na Maxa Mateusz Widut i Hubert Pomykała, jeszcze dodajmy. No i oczywiście Hubercie, ty głównie się zagrywałeś w tą grę, ogrywałeś ją też na Gamescomie i teraz dostałeś wersję recenzencką, tak więc proszę, antena do twojej dyspozycji. To jest gra, która jest wydawana przez Devolver Digital i wygląda na to, że Devolver coraz chętniej wydaje polskie gry, ponieważ jest to debiutancki projekt polskiego studia Raycon Games i Ruiner jest takim miszmaszem, a raczej gulaszem bardzo dziwnych gier i stylistyk, które zostały ze sobą zestawione raczej niż połączone. Weźmy cyberpunkowy świat i dajmy gameplay z Hotline Miami, który został zamieszany albo posypany dużą ilością Diablo i dodajmy do tego trochę klimatu z Dooma, chociażby jeśli chodzi o kolorystykę, o w ogóle ciężar graficzny, chodzi mi o tego Dooma z 2016 roku oraz oczywiście soundtrack. I wychodzi z tego Ruiner. Wychodzi z tego gra, której główny bohater ma na głowie maskę, na której pojawiają się napisy. Tak w ogóle wyglądają dialogi w grze. Dialogi w grze wyglądają tak, że jakaś postać coś mówi do naszego bohatera, bohater może albo skinąć głową, albo odwrócić wzrok i pojawiają się inne napisy na naszej masce, które akurat nie są związane z rzeczywistością. Ale ja nie o tym. Ruiner to jest gra, która miała być bardzo brutalna. Nie jest tak brutalna, jak się okazało, że będzie. To jest produkcja, w której po prostu mamy przejść do przodu i niszczyć wszystko, co napotykamy na swojej drodze. A napotykamy na swojej drodze różne rodzaje przeciwników, naprawdę dosyć pomysłowych. Zaczynamy w sytuacji, w której nie wiemy nic o głównym bohaterze, dostajemy informację kill boss, czyli tam zabij szefa, zabij bossa, no i potem okazuje się, że tracimy pamięć, czy coś tam się dzieje, nie będę wam tutaj mówił, jaki jest początek fabularny, mimo że to i tak żaden spoiler byłby. I trafiamy w końcu do fikcyjnego chińskiego miasteczka Rengoku, konkretnie do południowego Rengoku, które jest takim typowym cyberpunkowym miastem, można by powiedzieć, jest brudne, jest naprawdę pomysłowe, jeśli chodzi o lokacje. Istnieje tam na przykład coś, co jest połączeniem agencji towarzyskiej i kościoła, jeśli chodzi o wierzenia. Bardzo, bardzo dziwna sprawa, bardzo ciekawa ciekawa sprawa. Mechanik, który jest taki, można powiedzieć, niski, zakrościały i brudny. Przykładowo również taka dziewczyna, która nas prowadzi przez większość gry, która każdą swoją wypowiedź kończy taką jakąś kawaii emotką. I generalnie ten świat jest taki, że automatycznie go kupujemy. Tym bardziej, że nawiązań popkulturowych jest w nim mnóstwo. Główny bohater porusza się na czerwonym motocyklu. Kto oglądał Akirę, od razu pomyśli o Akirze. Jeśli chodzi o kolorystykę i w ogóle o świat przedstawiony, natychmiast do głowy przychodzi nam oprócz Ghost in the Shell Blade Runner. No i oczywiście jest tam jakaś tam szczypta innych elementów, które tworzą tę grę. Poza tym sam Ruiner graficznie został stworzony w oparciu o Unreal Engine 4 i na dodatek to Unreal Engine 4 zostało potraktowane w nietypowy sposób, w bardzo ciekawy sposób, ponieważ tutaj duży plus dla studia Raycon, tak się robi gry, które nie będą starzeły się przez lata. Po pierwsze, grafika jest delikatnie cel-shadingowa, to znaczy ma taki komiksowy posmak, jak również modele postaci są stworzone z takich bardzo prostych wielokątów. Jeśli oglądaliście teledysk zespołu Dire Straits do
jejku, Brothers in Arms bodajże, z lat 80. taka po prostu... Money for Nothing. Money for Nothing, tak. Money for Nothing, dokładnie, jejku, straszny błąd. Money for Nothing, taka animacja z lat 80. albo jeśli słuchacie muzyki takiej jak Vaporwave, ta grafika jest estetyczna, można by powiedzieć. Kto kojarzy Vaporwave, będzie od razu wiedział, o co chodzi. No, Ruiner w założeniu ma być szybki, ma mieć ogromny, bardzo wysoki poziom trudności i ma być brutalny i ma dawać satysfakcję, a również ma prowokować do tego, żeby przechodzić pewne elementy rozgrywki kilka razy, ponieważ po pierwsze bardzo łatwo w nim zginąć, po drugie bardzo łatwo popełnić w nim błąd, po trzecie za każdy etap, jakiś taki fragment poziomu dostajemy ocenę, tak jak w slasherach chociażby, zresztą w tę grę można grać jak w slasher. Do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje broni, broń białą oraz broń palną. Jeśli chodzi o broń palną, to naprawdę nie można narzekać na wybór, bo Ruiner to jest generalnie pistolet, którym operuje główny bohater zaraz po tym, gdy straci broń, którą znalazł, no bo każda broń generalnie, którą podnosimy, ma po prostu określoną ilość pocisków i potem wyrzucamy ją na ziemię i zostaje nam ten pistolecik. I tak naprawdę oprócz strzelb i karabinów mamy również jakieś takie, mamy granatnik, mamy taki miotacz, no miotacz ognia oczywiście też jest, ale również promień, który zamraża przeciwników, których potem możemy rozbić bronią białą, a również broń biała dzieli się na różne rodzaje. Oczywiście mamy miecz, mamy na przykład palącą maczugę, mamy ostrze obosieczne, z razem po prostu z postępem gry coraz bardziej możemy kombinować i dopasować grę do swoich umiejętności oraz potrzeb. Na pewno można powiedzieć, że to jest gra, która bardziej stawia na samą rozgrywkę, na to, jak wygląda sam gameplay, niż na to, jak ta fabuła jest zaprezentowana. Tak, bo tak jak powiedziałeś, popularna, są tam postacie, są tam lokacje, które odwiedzamy, są misje, które też dostajemy, prawda? Ale to jest jakby takim tłem do tego wszystkiego, co dzieje się na ekranie, a właśnie taką... Co mi to przypomina? Taki Detonation troszeczkę, bym powiedział, tak. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Myślę, że twoje skojarzenie jest jak najbardziej trafne. Tutaj to, o czym powiedziałeś, tutaj wychodzi trochę to negatywne znaczenie słowa polskość, jeśli chodzi o Ruinera. Tutaj było dużo pomysłów, które niestety szybko się wyczerpują i pojawia się problem natury rzeczywistej, co dalej zrobić z tą grą. Ponieważ świat przedstawiony na początku robi bardzo dobre wrażenie. Cutscenki, które są zrobione w technice 2D, czyli po prostu obserwujemy narysowane tła, mają bardzo fajny sznyt gdzieś pomiędzy słowiańskim a cyberpunkowym, więc mnie osobiście to przekonało, bo mamy tutaj zarówno ten element polskości, jak i element zdecydowanie wysokobudżetowej gry. No ale po pewnym czasie orientujemy się, że postaci zupełnie nas nie obchodzą i to, co główny bohater musi zrobić, też zupełnie nas nie obchodzi i tak naprawdę to dziewczyna, która nas prowadzi przez tę grę, zaczyna nas denerwować, ponieważ raz nas wspiera, mówi, musisz zrobić to i to i to, od tego zależy twój dalszy los, a potem jak piąty raz w tym samym miejscu dostaniesz bęcki, to zaczyna z ciebie szydzić. Trochę to takie demotywujące może nie, ale na dłuższą metę to się nie sprawdza. To zdecydowanie i to nie jest tylko moje wrażenie. Ocena. Już? Tak, już. Już, kurczę. Jeszcze bym coś powiedział. Nawet się nie zastanowiłeś nad nią. Powiem tak, Ruiner to jest produkcja, która na normalnym poziomie trudności, bo stwierdziłem, że na hardzie nie mam co próbować, skoro tak się długo męczyłem w tutorialu na Gamescomie na hardzie i go przeszedłem, ale nie ma co. Zajęło mi 7 godzin, to nie jest dużo, mniej więcej po połowie gry, w 2/3 gry, nie, po połowie gry, zaczyna się robić naprawdę nudno, wszystkie triki zostały już wykorzystane, na dodatek system umiejętności, który jest bardzo cwany, ponieważ punkty umiejętności, które zdobywamy, możemy wycofywać, to znaczy za każdym razem możemy sobie wybierać system walki, który nam się podoba. Są patenty i triki, które pozwalają na to, żeby szczizować, jak to się mówi, każdego bossa, którym jest wymagający, granat ogłuszający, to w ogóle pozdrawiam Artura z Eurogamer.pl, który mi podrzucił ten trik. Granat ogłuszający w połączeniu z skillem, który powoduje, że nasza broń palna szybciej się regeneruje, to jest po prostu taka masakra, że jak już to ogarniemy, to nie ma sensu kombinować jakichkolwiek innych taktyk.
czegoś zabrakło. Kurczę, miałem naprawdę ogromne, ogromnie dobre wrażenie po pierwszych, powiedzmy, 2,5-3 godzinach rozgrywki. To wszystko niestety się rozmyło. To jest z kolei gra, którą chciałbym naprawdę ograć na Nintendo Switch. Myślę, że to nie jest gra na konsolę, tym bardziej, że graliśmy w wersję na PS4 i pojawił się najgorszy przeciwnik, najgorszy boss w tej grze, którego miałem nadzieję, że unikniemy. Ten boss nazywa się Utrata Klatek. I w momencie, kiedy na ekranie dużo się dzieje, mamy beczki, które wybuchają ogniem i giniemy tylko dlatego, że klatki nagle zwolniły, a my nie zauważyliśmy dzięki temu przelatującego obok nas pocisku. To jest słabo. Ode mnie dla Ruinera 7,5. To nie jest zła produkcja, ale w tym momencie według mnie, mimo że nawet cena jest okazyjna, to jest za dużo. Poczekajcie na jakąś przecenę i to nie 50%, tylko 60%, 2/3 ceny bazowej i wtedy kupcie w ciemno. I dziękujemy oczywiście Devolver Digital za dostarczenie kopii do recenzji.